Nie jeden raz słyszeliśmy pewnie, że różaniec jest przez swoją prostotę i zwyczajność bardzo pokorną modlitwą. Jest w tym wiele racji. Niemniej jednak trzeba zobaczyć, że odzwierciedla on prawdę o Maryi. Różaniec niesie pokorę Maryi do naszych domów. Jej uniżenie przed Panem, pokorna zgoda, by być służebnicą wobec woli Pana, wobec planu Bożego, pokazuje prawdę o jej niezwykle pokornym sercu. Ona była bez żadnych wątpliwości najbardziej zaszczycona przez Boga, najbardziej wyniesiona ponad innych ludzi, a jednak nikt tak się nie uniżył, nie upokorzył, nie poddał Bogu jak ona. Anioł mówi do Maryi, że jest pełna łaski, a ona trwoży się, jest zmieszana. Zatrwożyła się, bo była pełna pokory. Wzdrygała się przed wszelką pochwałą i pragnęła, by jedynie jej Stworzyciela, jej Pana uwielbiano, Jego chwalono, a nie ją. Maryja czerpie piękno swego ducha ze swego boskiego Syna, z Chrystusa, który z niej zapragnął się narodzić. Ona, widząc, jak Bóg się uniża, stając się w niej człowiekiem, nie może inaczej postąpić, jak tylko przed Nim wyznać pokornie, że ona wszystko dla Niego oddaje. Z pokornego serca Jezusowego, tak czczonego w miesiącu czerwcu, możemy czerpać wzór dla naszych serc. Tak czyniła Jego Matka. To święty Bernard wołał: Maryja spodobała się Bogu przez dziewictwo, lecz stała się matką przez swoją pokorę. Tylko pokora, możemy tak powiedzieć, patrząc na Maryję, jest urodzajną glebą, na której mogą rozwijać się i jaśnieć dary Boże. Bierzmy pokorny różaniec w nasze dłonie, by Bóg mógł naprawdę w nas i przez nas działać. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia. Pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.